Witam wszystkich serdecznie, Michał Skiba, Super Express, dział sport. I jeśli sport, to piłka nożna i Jan Tomaszewski. Porozmawiamy sobie oczywiście o meczu Polska-Albania, o bardzo trudnym meczu, na szczęście wygranym przez piłkarzy Paulo Souzy 1-0. Było bardzo gorąco w Tiranie. Pan Jan Tomaszewski z pewnością to potwierdzi. Panie Janie, dzień dobry. Czy to jest dobry dzień dla pana? Chyba nie najgorszy. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Tak, rzeczywiście, nasi zawodnicy musieli to spotkanie co najmniej zremisować. I chwała im za to, bo przez cały mecz grali z tyłu na zero. A ja mówiłem, że mając Roberta, który no, jest najlepszym napastnikiem na świecie, zawsze coś tam ustrzelimy. I tak się stało. Brawo. Musieli zremisować, a wygrali. Dlaczego? To jest bardzo ważne. Dlatego, że musimy również, bo już praktycznie baraże mamy już zapewnione, musimy wygrać mecz z Węgrami, żeby nie stracić szansy na pierwszą szóstkę przy losowaniu drużyn barażowych. Bo wtedy możemy mieć nawet dwa mecze u siebie. A jeśli zremisujemy z Węgrami albo przegramy, będziemy w barażach, ale będziemy dwa mecze grali na wyjazdach. Także tutaj brawo dla zawodników. Zgadzam się z panem. Austria, Rumunia, Czechy, Walia, Ukraina, Norwegia. To mogą być drużyny, które na nas będą czekały w barażach, jeśli faktycznie będziemy w tych barażach rozstawieni. Także jest o co grać. A pan był bardziej tego zdania, że trzeba bronić remisu już w końcówce spotkania, czy jednak rzucić się jeszcze na to ostatnie 20 minut? Ostatecznie się to udało, ale pan liczył już w końcówce na to, że trzeba bronić remisu, czy jednak cały czas wierzył w zwycięstwo? Ja zbierzyłem zwycięstwo. Dlaczego? Dlatego, że proszę spojrzeć, zresztą Sousa nawet to powiedział, że każdy z naszych zawodników jest zdecydowanie lepszy od przeciwnika. Poza tym, ale to już jest ich sprawa, tam nie grało chyba 6 czy 7 zawodników z powodu kontuzji, z powodu kartek i 2 chyba z powodu COVID-u, bo tam wykryto u nich ten... Ale to jest ich problem. I oni stracili bardzo dużo na animuszu. Także tutaj... Było tylko kwestią czasu, kiedy, bo myśmy zdecydowanie grali w defensywie. Ba, dla mnie najbardziej wartościowym zawodnikiem wczoraj był Piotr Zieliński. Nie dlatego, że rozgrywał jakieś tam akcje. Nie, on bardzo dużo piłek odebrał wczoraj. Także to było, nie podobał mi się trochę Grzesiek Krychowiak, który stracił kilka piłek, ale oni nie mieli tej siły przebicia. Natomiast generalnie mieliśmy grać z tyłu na zero. Jak się uda to wygrać? Udało się. Brawo, brawo, brawo. Jeśli mówimy o graniu na zero z tyłu, moim zdaniem takim skromnym, Jan Bednarek piłkarzem tego spotkania. Czy pan się z tym zgodzi? Czy ma pan innego piłkarza na celowniku? Nie, nie, nie. Rzeczywiście. Cała defensywa grała dobrze. Bednarek był bardzo taki, zresztą to już nawet było widać podczas hymnu, kiedy on, jego ta energia rozpierała. I był naprawdę bardzo pożyteczny. Tak, chyba był najlepszym zawodnikiem. Ja bym chciał jeszcze powrócić. Ja przed meczem mówiłem o tym, że gdybym ja był Sousa, to ja bym nie wystawił Roberta Lewandowskiego na mecz z San Marino. Bo 70 minut, to wychodzi kapitan, jest presja publiczności, jest ten 12 zawodnik i dajesz się wszystko. I wczoraj było widać po Robercie, że on jest po prostu, nie jest sobą, jest zmęczony. Ale dlaczego? No dlatego, że on miał ten rok nieprawdopodobny. On tych rekordów pobił tyle i było widać, że on no, nie jest sobą. Poza tym wystawienie drugiej dziewiątki, czyli Buksy, spowodowało, że Robert schodził na bok, Robert się cofał do tyłu, a to nie jest jego gra. I tutaj, jeśli chodzi o mecze barażowe, to wydaje mi się, że nie możemy na żaden z tych spotkań, z tych 2 spotkań, które będzie nas czekało, wyjść 2 dziewiątkami. Musimy wyjść w ustawieniu właśnie 1-3-6-1 i to nam daje gwarancję właśnie tej gry na zero z tyłu. Bo jest... nawet potem będą rzuty karne, to jednak jest szansa. Natomiast jak my się odkryjemy, to umówmy się, w barażach nie będą takie drużyny jak Albania, bo nie jest to jakiś potentat, tylko tam będą klasowe drużyny i trzeba będzie z dużym respektem podejść do nich.
Już myślałem, że się jednak pan trochę przekonał do gry dwiema dziewiątkami po tym meczu w Tiranie, zwłaszcza, że dwie dziewiątki były na boisku, gdy Karol Świderski strzelał gola, gdzieś tam z tyłu był Robert Lewandowski. Jednak widzę, że pan ma cały czas to samo zdanie. No przepraszam, jeśli najlepsze drużyny na świecie grają jedną dziewiątką, no to dlaczego my gramy dwoma dziewiątkami? Tutaj proszę zauważyć, kiedy Albańczycy grali w tym swoim najmocniejszym składzie, oni przegrali u nas 4-1, ale w środku boiska dominowali, bo mieli przewagę tego jednego zawodnika. Ja już nie mówię o meczu z Anglią, kiedy też oni mieli przewagę tego jednego zawodnika, bo my gramy dwoma dziewiątkami. Nie. Tak samo jak uważam, że źle było, Nawałka i Brzęczek źle robili, że grali dwoma bramkarzami. Nie można grać dwoma bramkarzami, bo żadna drużyna na świecie to nie gra. My chcemy, nie wiem, stworzyć jakąś kwadraturę koła, nową jakąś koncepcję i te dwie, musi być wymiana jeden na jednego, bo dwie dziewiątki powodują to, że mamy jednego zawodnika mniej w drugiej linii. A to w tej chwili ci, jak to ja mówię, ci rozrabiacze w drugiej linii, te wszystkie pokrętła, oni tam stwarzają przewagę i rzucają te piłki na dziewiątkę. Czy to na Benzemę we Francji. No po prostu wszystkie drużyny czołowe świata grają na jedną dziewiątkę, a my na dwie. Uważam, że to jest niewystarczające będzie na baraże. Pana zdaniem słuszna decyzja Paulo Sousy, że Jakub Modor już w przerwie opuścił boisko? Ja nie wiem, jakie były, czy to była słuszna, czy niesłuszna. Proszę zauważyć, że wy podajecie, że jedną rzecz dziennikarzy, że trafia ze zmianami. Ale to jest po prostu, to się nie chce wierzyć. To dlaczego nie trafia z podstawową jedenastką? Proszę sobie przypomnieć, z Węgrami przegrywaliśmy chyba 2-0. Dlaczego? Bo nie wystawił Glika, a pomieszał. Z Anglikami wystawił Helika, który zrobił rzut karny. I to było nieporozumienie dla mnie. I to, że on trafia ze zmianami, no to jest normalne. My mamy naprawdę w tej chwili, ja mówię, najlepsze pokolenie w historii polskiej piłki. I ci zawodnicy są klasowi. A tutaj się teraz wykazuje, że on ma nieprawdopodobnego nosa. No ale dlaczego tego nosa nie ma przed meczem i ten najlepszy skład nie wychodzi od początku? To jeśli sobie mówimy o personaliach, jest tu takie pytanie o lewą stronę obrony bądź wahadło. Czy pana zdaniem Puchacz to była dobra decyzja, bo większość jednak przewidywała w tym miejscu Przemysława Frankowskiego i chyba to miejsce mu się bardziej należało, patrząc na to, co on robi w klubie, bo Tymek Puchacz niestety na razie w Unionie Berlin gra mało albo w ogóle. Tak, ale wydaje mi się, że tutaj Puchacz bardziej był przydatny do tego zespołu, bo gra lepiej w defensywie. Frankowski jest szybszy, potrafi zrobić akcję, ale nam chodziło o to, żeby zabezpieczyć defensywę. I Puchacz, tak, nie gra, tylko że tutaj nie ma ani Recy, ani Rybusa nie było, bo oni byliby predysponowani do wyjścia w pierwszym składzie. Nie wiem, obydwaj chyba kontuzje obaj mają. Obaj kontuzje, tak. I tutaj Puchacz, tak, Puchacz wyszedł po prostu, jakby to powiedzieć, z przymusu. Frankowski jest dobry, kiedy my byśmy grali ofensywnie, byśmy musieli atakować, jest lepszy, jest szybszy, poza tym bardziej chyba kombinacyjnie do kombinacyjnej gry. Natomiast z Puchaczem no była taka sytuacja, żeby zabezpieczyć, i jeszcze raz podkreślam, tutaj Sousa dobrze zrobił, zabezpieczył nasze tyły na grę, z tyłu na zero. Bo myśmy tracili bramki nawet San Marino, proszę, tu z Albanią, która no, jest jakąś sensacją. Nie straciliśmy bramki i ja nie wiem, czy były jakieś takie sytuacje, które by znamionowały to, że oni mogą nam wstrzelić bramkę. Nie było takich jakichś 80% nawet sytuacji. No to były zazwyczaj takie próby dośrodkowań w pole karne, które kończyły się zazwyczaj wybiciem Jana Bednarka czy Kamila Glika. I pytanie następne jest, czy pomówił pan o Grzegorzu Krychowiaku i jego stratach. Czasem ci obrońcy nie za bardzo zawierzali jego umiejętnością i podawali mu takie piłki, gdzie przynajmniej na początku pierwszej połowy była taka sytuacja, że Grzegorz Krychowiak dostaje piłkę i ma z automatu trzech pomocników na swoich plecach. Pana zdaniem było troszeczkę nieodpowiedzialnej gry na początku tego meczu?
Był pan zły wtedy na przykład na to, ta, że, na ten scenariusz? Tak, na początku Grzegorz stracił kilka jakichś takich piłek niefrasobliwych, no bo on za bardzo wierzy w to, swoje, jak to się mówi, zasłonięcie zastawkę, tej piłki, tak, i holowanie jej. No, przeciwnik też rozszyfrował go i takich parę było, ale tutaj Bednarek, Glik łatali te dziury, pomagali sobie i mówię, nie miałbym zastrzeżeń do gry defensywnej. Mhm. Jeśli chodzi o ofensywę, to mówię, to tutaj Lewy schodził zupełnie niepotrzebnie, ale generalnie nam chodziło o to, żeby tego meczu nie przegrać i nie stracić w ogóle szansy. To żeśmy zrobili. Jedną rzecz jeszcze chciałem zwrócić uwagę, bo to za mało się w tej chwili mówi. Oczywiście to zachowanie publiczności, tam część publiczności, to byli dla mnie barbarzyńcy i bandyci stadionowi. I uważam, że po tym meczu powinna pójść kara bardzo surowa z FIFA dla całej Albanii. Bo wiadomo, że kibic jest 12 zawodnikiem, ten 12 zawodnik jest. Tu jeszcze do tego 12 zawodnika bardzo przyczynił się ktoś z ławki. Nie wiem, któryś z trenerów otrzymał żółtą kartkę. I od tego się zaczęło. Zaczęły się te butelki, zaczęły się ten. Uważam, że ostatni mecz teraz, oni grają z Andorą, powinien być przy pustych trybunach. I uwaga, mam nadzieję, że FIFA wykluczy z następnych rozgrywek zespół Albanii, bo to musi być kara, żeby tego nie było na żadnym innym boisku. Bo jak im wolno, no to nam też będzie wolno. Tu musi być kara przykładowa, bo ja nie przypominam sobie takiego meczu. Oczywiście kiedyś tam było z Czarnogórą, ale w ostatnich latach, żeby tak barbarzyńsko się zachowywać. A pana zdaniem ten mecz powinien zostać w ogóle przerwany i już nie dograny wczoraj? Czy jednak dobrze nie, się stało? No bo jednak się stało, wydaje mi się, że się skończył tutaj ten mecz. Tutaj jest ta psychoza tłumu. Gdyby mecz był przerwany, to tam mogłoby dojść do jakichś incydentów, do zajść po prostu, bandyckich i jakichś barbarzyńskich. Dobrze się stało, że mecz został dokończony, ale jeszcze raz podkreślam, wykluczenie ich z rozgrywek przez FIFA na następne Mistrzostwa Świata. To jest moim zdaniem jedyna kara, która pójdzie w świat i ci bandyci stadionowi może się wreszcie przestraszą. Wspomniał pan Czarnogórec przez kilku lat. To chyba była kadencja trenera Fornalika, gdy Polska grała w Podgorице i tam było bardzo gorąco. A niektórzy zaczęli nawet wspominać mecz z Maltą w 1980 roku. Pan w tym meczu nie grał, ale jak pan ten mecz wspomina? No teraz troszeczkę się zmieniło. Lecą z trybun plastikowe butelki, a wtedy kamienie. To chyba i tak jest postęp. Nie. Zaraz, a w tych butelkach naprawdę mogły być jakieś kamienie. Poza tym tam były chyba telefony, nawet leciały. No niektórzy dostanie zawodników telefonem w głowę. No przecież, proszę państwa, ja tylko przypomnę, że Wisła Kraków grała kiedyś chyba z Parmą, z włoskim zespołem. I taki jeden z tych pseudokibiców rzucił nożem Roberta Baggio. I Wisła straciła, ojejku, ile straciła, tam została wykluczona z rozgrywek. Bo to jest jednak, to musi być kara. To musi być kara, gdzie zaraz ktoś powie, no tak, ale to nie zespół. To nie, kibic jest 12 zawodnikiem. I tak samo powinien otrzymać żółtą i czerwoną kartkę. Tutaj już tej czerwonej nawet nie można było dawać, tylko jakąś czarną trzeba było dać za to, co zrobili. Bo przecież to było od początku, nie wiem, komentatorzy na to nie zwrócili za bardzo uwagi, ale od początku te rzuty rożne były rozgrywane przy butelkach, przy jakichś tam puszkach, były rzucane. Tam chyba raz Piotrek Zieliński czy Moder odeszli od chorągiewki, no bo po prostu barbarzyńcy. Porozmawiajmy sobie, panie Anie, jeszcze trochę o Robercie Lewandowskim, chociaż już poniekąd o nim wspomnieliśmy. Jest to człowiek, który chyba po prostu jest zmęczony już trudami tego sezonu. Pamiętam, że w tamtym roku w listopadzie miał taką serię bez gola, chyba sięgającą 309 minut, teraz już jest ich 367. I to chyba nie jest kwestia, że Robert Lewandowski nagle zapomniał, jak się strzela gole, ale chyba po prostu jest wyczerpany. I pytanie brzmi, czy potrzeba wystawiać go na Andorę, okej, na Węgry jak najbardziej, bo musimy walczyć o to rozstawienie, ale chyba z Andorą to powinniśmy sobie poradzić bez Lewego, a tym bardziej pasowałoby zapytać trenera Bayernu Juliana Nagelsmana, czy nie ma dla niego jakiejś chwili odpoczynku.
To jest, on jest, Robert przede wszystkim jest pracownikiem klubu. I to decydują trenerzy, zresztą widać, myśmy o tym rozmawiali tu po meczu z San Marino, widać, że cała drużyna Bayernu jest chyba zajechana, bo przegranie meczu u siebie... Z Eintrachtem ja nie wiem, kiedy Bayern przegrał, już nie pamiętam, kiedy przegrał, i to oni byli bezradni. Także to widać, że coś tam... No ale oni tyle spotkań grali na takim poziomie. To jest tak samo jak Paris Saint-Germain przegrał 9 mecz. 8 meczów było zwycięskich, 9 przegrał. No kiedyś trzeba przegrać, ale tutaj widać, że cała drużyna, ta machina niemiecka przestała działać. I Robert również. Dlatego ja powiedziałem, że dla mnie wystawienie go na San Marino było złym pociągnięciem, bo tylko... Też przewidzieliśmy tutaj, że tylko jeden Robert grał w podstawowej z podstawowej jedenastki, grał w meczu San Marino od początku. I teraz to samo uważam, że z Andorą Robert niech będzie na ławie, niech odpocznie. Jak będzie odpukać, no ale mam nadzieję, że nie będzie. Jak będzie potrzeba, to wejdzie. Będzie na te ostatnie 20 czy pół godziny. Ale jeśli nie jest potrzeba, trzeba mu dać odpocząć. Jestem przekonany, że jeśli Sousa by rozmawiał z trenerem Bayernu, to ten by mu tak radził, a nie radził go jeszcze bardziej eksploatować. Bo to jest nasz skarb narodowy, przepraszam. Jak on ma, przecież kto nam wygrał mecz 4-1 z Albanią tutaj? Sam Robert, no bo grał fenomenalnie. Gol i asysta. I myśmy byli równorzędnym przeciwnikiem, a on przechylił, jego geniusz przechylił szalę zwycięstwa na naszą i to 4-1. A pana zdaniem wczoraj kto był najsłabszy? Kamil Jóźwiak czy Kuba Modr, który właśnie już po przerwie nie pojawił się na boisku? Ci zawodnicy i Jóźwiak, i Kamil, i ten, i Kuba Modr, ci młodzi chłopcy, i ten, i Puchacz, oni dostali, jakby to powiedzieć, zadyszki. Bo proszę zauważyć, że oni w tym roku weszli do reprezentacji i zaczęli grać. No może w tamtym też jeszcze. W Lechu grali międzynarodowe ten, pojechali do swoich klubów i nie bardzo się łapią. Dlatego, że trzeba było się... Oni byli trochę dla mnie zachłyśnięci są reprezentacją. Ale, jeszcze raz mówię, trzeba im dawać szansę, dlatego, że oni są zawodnikami perspektywicznymi, ale mieć cały czas tę alternatywę, że podmienić. No przed Klich. Ale Klich, kto to jest? To jest rutyniarz, który już z niejednego pieca chleb jadł i zdecydowanie zagrał. Ci zawodnicy nie mają, to są młodzi zawodnicy, bardzo utalentowani, ale oni nie mają tej średniej, jakby tu powiedzieć, formy, którą utrzymuje Lewandowski, czy Krychowiak, czy Klich. Oni albo zagrają fenomenalnie dobrze, przecież na początku tych eliminacji, no to już jak wchodząc z ławki, wygrał nam tam jakiś mecz, już nie pamiętam jaki, bo dał impuls, czy... Z Węgrami strzelił gola i miał asystę. Młodzi, oni są nie, jakby tu powiedzieć, niestabilni. I to rzeczywiście, ale jak oni w klubach nie grają, to jest to samo jak było z Płachetą. Wystawił Płachetę na Sousa na San Marino, no ale on miał jakiegoś, nie wiem, księgowego, czy jakiegoś tam, nie wiem, listonosza miał, no i robił z nim, co chciał. I tutaj nie można mówić, że już Płacheta jest kapitalnym zawodnikiem, no bo przeciwko komu on grał? No Kellerowi. A pana zdaniem, mimo wszystko wytworzył się jakiś taki za duży hura optymizm po tym meczu? W końcu, jak sam pan zaznaczył, graliśmy z osłabioną Albanią na bardzo trudnym terenie. No jeszcze parę lat temu powinniśmy takie mecze wygrywać w Cuglach. Tak, ja to mówiłem wczoraj i po prostu kogo... Tak się złożyło, że oni wygrali mecz z Węgrami i z tego zrobiono mecz stulecia. A nasi chłopcy no, są o klasę lepsi, każdy jest i każdy z nich może mógł przeważyć szale zwycięstwa na naszą stronę. I zrobiono z tego... Nie, ja tylko się cieszę z tego, że mieli za zadanie. I jak ten Cezar, przyjechali, zobaczyli, zwyciężyli. Tak gra drużyna, która może być wielka. Bo nie jest sztuką zagrać dobry mecz i wygrać spotkanie. Sztuką jest zagrać, bo mecz był wczoraj słabiutki, jeśli chodzi o widowisko.
ale to za sprawą inaczej, bo myśmy grali w defensywie, mieliśmy to na uwadze i oni nie umieli zagrać w ofensywie jakiejś akcji. Ale co nas to obchodzi? I nasi zawodnicy po prostu nie pokazali wielkiej klasy, ale wygrali. I na tym to polega, bo Bayern Monachium, Barcelona czy inne kluby wielkie nie wygrywają wszystkich meczów tylko dlatego, że grają doskonale. Nie, bo tam też przychodzi kryzys. I sztuką, kiedy u nas jest kryzys, w naszej drużynie, my wygrywamy. Nie 10-0, ale 1-0, 2-0, bo to są 3 punkty. I tu widać było, że presja była ogromna, media swoje zrobiły i dobrze, i chłopcy wykonali swoje zadanie. Natomiast jeszcze raz podkreślam, trzeba zrobić analizę, czy ta drużyna w pełni, w 100% jest pewna, że będzie grała jak równy z równym w barażach. Bo to będzie będą to przeciwnicy, no chyba, że trafimy w pierwszym meczu z Ligi Narodów, na te dwie drużyny, które z Ligi Narodów, tam nie wiem, 9. czy 10. miejsce, bo ta czwórka przecież będzie miała albo pierwsze, albo drugie miejsce i wtedy będzie to drużyna typu Albania. Ale jak trafimy na Walię, na no nie wiem, tam Czechy, bo my możemy nawet na Hiszpanię trafić, bo Hiszpania drugie miejsce może mieć. Czy Szwedzi. Także tam już nie będzie tych. To znaczy, bardzo możemy od Hiszpanii uciec, ale San Marino, i tak będą trudni. Andorę, no i Albanię. No ale Albania, umówmy się, jeden Robert Lewandowski jest wart więcej pieniędzy niż cała drużyna Albanii. Za miesiąc stawiamy kropkę nad i w meczu z Węgrami. Ci niespodziewanie zremisowali na Wembley z Anglią i chociaż już w walce o baraże się nie za bardzo liczą, to mogą nam troszeczkę napsuć krwi. I pana zdaniem to, że mamy zagrać z jednym napastnikiem, Robertem Lewandowskim, to wiemy, ale jak pan widzi jeszcze bardziej dokładnie taki scenariusz tego spotkania na Węgry? Czy my się rzucamy na nich, czy spokojnie? Nie, broń Boże, nie rzucajmy się. Dlaczego? Bo nie możemy się rzucać, bo w tej chwili Węgrzy, dlaczego Węgrzy przegrali obydwa mecze z Andorą? Bo musieli to wygrać. Byli właśnie pod presją, tak jak my, przepraszam, z Albanią. Byli pod taką presją i nie wytrzymali. Zresztą wynik ich z Andorą 2-1 też wskazywał na to, że coś się tam złego dzieje. Teraz Węgrzy, już wiadomo, że odpadli po meczu z Albanią, zagrali na luzie. I ten luz spowodował to, że grają bez żadnego obciążenia. I to samo będą grali u nas. Niech się Polska martwi, oni powiedzą, niech się Polska martwi, jak wygrać. A my chcemy się pokazać, bo najprawdopodobniej w tej chwili Węgrzy, jak odpadli, to będą jakieś zmiany w reprezentacji i każdy będzie chciał grać dla siebie, czyli będzie się pokazywał. I to będzie dla mnie taki mecz bardzo, bardzo ciężki, bo Węgrzy o nic nie grają, a wtedy się bardzo dobrze gra. No bo nic się nie stanie, nawet jak stracimy bramkę. Jak strzelimy, to jest sensacja. A my będziemy musieli to wygrać tylko i wyłącznie dlatego, żeby być w tej pierwszej szóstce, a nie losowani z drugiego koszyka. Na koniec, panie Janie, mimo że jeszcze zostały nam dwa spotkania, no to rok akademicki i szkolny w pełni. Jaką by pan wystawił ocenę Paulo Sousie za tę eliminację? Jeszcze raz podkreślam, ja osobiście zastanawiałbym się nad, jakbym był prezesem związku, nad zatrudnieniem go przy barażach. Bo niestety, no, Mistrzostwa Europy były fatalne, pierwsze mecze, brak rozeznania i gdybyśmy wygrali zremisowany mecz z Węgrami, gdybyśmy nie przegrali zremisowanego meczu na Wembley, to my byśmy dzisiaj byli na czele tabeli. Także tu proszę zauważyć, jak to wszystko się odbywa i moim zdaniem Paulo Sousa nie spełnił pokładanej w nim nadziei z jednej prostej przyczyny. No, Zbyszek Boniek nie narzucił mu tego polskiego, jakby to powiedzieć, asystenta i stąd no, jego gra w ciemno i te randki w ciemno, które były robione z poszczególnymi zawodnikami, bo nie miał rozeznania co do polskich zawodników. Zresztą każdy ekspert chyba mówi o tym, że popełnił bardzo dużo błędów. I teraz czy te błędy nie zostaną popełnione. Ja osobiście
musiałby wiedzieć, do kiedy on ma kontrakt. To, co się pytałem was, czy wiecie, czy ma do końca eliminacji, czy do końca gier, czy jeszcze na baraże. Jeśli ma na baraże, no to trzeba płakać i płacić. Natomiast jeśli ma do końca, czyli do 15 listopada, to bym się bardzo zastanawiał nad zmianą trenera, bo następne mecze będą pod koniec marca. Tak, a 12 listopada ostatnia kolejka. Czyli to nie jest z meczu na mecz, czyli ten nowy selekcjoner, jakby był, to miałby możliwość poukładania sobie drużyny. Panie Janie. Bo co tu dużo mówić? No, za dużo błędów popełniał trener i jeśli on mówi o mentalności zwycięzcy, to znaczy, że ci zawodnicy nie mają w klubach, nie wiem, ktoś ich trenuje, gdzie nie jest to wpajane. Mentalność zwycięzcy się wpaja wtedy, kiedy... Tak jak pan mówił, najmłodszym. Juniorem albo trampkarzem. I druga sprawa. Paulo Sousa ostatnio mówi, że proces, jakby to powiedzieć, proces taki robienia drużyny, czyli jak budowania drużyny, jemu się chyba odwaga z odważnikiem pomyliła. Budować drużynę to można drużynę klubową, bo jak mam pieniądze, kupuję Lewandowskiego, kupuję Messiego, kupuję Ronaldo, a drużynę narodową albo się ma, albo się nie ma, bo on do drużyny narodowej może powołać każdego Polaka, praktycznie nie pytając się go o zdanie. I tutaj my mamy tą drużynę narodową, bo mamy piłkarzy najlepszych w historii, a on mówi, bo jeszcze raz mówię, reprezentacji się nie buduje. Reprezentacji albo ma, albo nie ma. Klub, tak, buduje się, ale nie reprezentacji. I on to powtarza, ale on cały czas był w klubowej piłce i powtarza taką i my to wszyscy myślą, że my to wszystko złapiemy za dobrą monetę. Nie, panie Sousa, reprezentacji się nie buduje. Panie Janie, bardzo dobre zdanie na koniec. Postawiłbym tu kropkę i zapewne powodów do spotkań następnych będzie jeszcze mnóstwo przed następnymi meczami reprezentacji polskiej. Za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Dziękuję. Również dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Widzom również dziękuję za dzisiaj. Polska-Albania 1-0. Mamy nadzieję, że w równie dobrych humorach spotkamy się następnym razem. Michał Skiba, Super Express, który przypomina o subskrypcjach i o komentarzach, o dzwoneczkach, jak to się mówi. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia.